Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek informacyjny. No i co dzisiaj będzie na moim kanale? Zanim powiem, to wybaczcie, że wczoraj nie było Crysisa, ponieważ no mój kolega późno ściągał grę i po prostu ja nie wiedziałem już co robić, to nagrałem sobie odcinek z GTA 4 i go wysłałem, dlatego dzisiaj pierwsze co będzie to oczywiście Assassin's Creed 3 Tyrania Króla Waszyngtona, Crysis 2 multiplayer, to tak samo jak będzie z Battlefieldem 3, tylko co jakiś dłuższy czas, nie wiem, co jakieś, nie wiem, 3 dni, 4, coś takiego. Zależy, kto będzie chciał ze mną sobie zagrać i coś nagrać z tego, to oczywiście droga wolna, możecie ze mną coś nagrać z Crysisa, piszcie w komentarzach kto ma grę, bo naprawdę fajna gra, równie dobra jak Battlefield 3, tylko że trochę na innej pozycji i trochę inny typ multiplayer, ale bardzo podobny do BFA 3. I dzisiaj taki wstępny odcinek, taki dekorujący nasze, moje i drugiego kompana, z którym jutro będę nagrywać Saints Row 4, o ile mi pójdzie w ogóle, bo to jest właśnie jeszcze ta kwestia, czy mi w ogóle ten Saints Row 4 wejdzie i będzie spokojnie chodził na najniższych wymaganiach na moim kompie przy nagrywaniu. Właśnie tego się najbardziej obawiam w tej chwili. Więc nie wiem jak to będzie, jeżeli no niestety będzie porażka i gra będzie chodziła z marnym rezultatem, albo nawet gorzej, to no przykro mi bardzo, ale no nie mogę nagrywać tak lagującej gry jak Saints Row 4 na przykład, który będzie mi chyba lagował, bo nie jestem jeszcze tego pewny, ale wszystko się jeszcze może inaczej okazać. Dlatego dzisiaj zrobię wstępny odcinek dekorujący moje i jeszcze jednego kompana. Wy na pewno wiecie z kim nagrywałem z Saints Row The Third, to wy wiecie. I co jeszcze? No to by było chyba na tyle. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego krótkiego odcinka informacyjnego. Myślę, że wam się spodobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie!